były na ławie, nie pamiętacie. Ganiają wnętrze, nie tylko swoim palcem. A to jest za namaza i za trenowkę? Nie, namaza to też jest siła, duchowne siła. Podróżując po Kaukazie, często zapominamy, że jesteśmy w Rosji. W Czeczenii czuliśmy się jak w państwie na Bliskim Wschodzie. Teraz w Dagestanie momentami jest podobnie, a czasem nawet jeszcze bardziej abstrakcyjnie. To region, w którym świat islamu ustawia się z postsowiecką rzeczywistością. Republika pełna zapomnianych miejsc, obiektów pozostawionych samych sobie nad Morzem Kaspijskim i daleko w górach. Witamy w Dagestanie. Pierwszy poranek w Dagestanie. Słońce od razu zaczęło walić. A to jest nasza wina. Powstaliśmy o 6. Czyli za późno. Możliwe, no. Widzisz to, co ja tam widzę? Widzisz to? Widzę, to jest opuszczona wioska. Ja pierdziele. Ja tego nie widziałam, wiesz? Dobra. Zmieniam obiektyw, żeby pokazać, co zobaczyliśmy, co nas tak zdziwiło. A zatem tak, to są góry, które widzimy na wprost. O, pokażę palcem. To miejsce jest na wprost nas. Proszę bardzo. O, a tutaj ewidentnie widać domy. Widok, jakiego doświadczamy z rana, to dopiero przedsmak Dagestanu. Kiedyś wiele z podobnych wiosek było zamieszkałych. Jednak za czasów ZSRR ich mieszkańcy masowo przenosili się do dolin. W poszukiwaniu kolejnych pozostałości po dawnych osadach ruszamy dalej w drogę. Autostopem. Stosujemy ruszy. Tak, все нормально, что зеленое, что питание, все нормально у вас. А мы слышали, что многие люди здесь покинули некоторые поселки. Что есть, прошу, много заброшенных деревни. Мы сами, наши родители, предки, короче, с горы пустились, как все. Пацан говорит, кажется, что вы еще больше. А сколько у вас национальностей вообще в Дагестане? Я слышал просто легенды об этом. Дагестан самый многонациональный, короче. А вы по национальности авары? Не, лезгины мы. Лезгины. У вас тоже есть... Все лезгины, как грубо сказать. И у вас тоже есть язык? Да. То есть, кроме русского языка? Да, хиково, как дела, например. И ваш язык похож как-то на азербайджанский язык? Нет. Совсем нет. Вы между собой всегда разговариваете на лезгинском языке, да? Да, на лезгинском в основном. Это граница с этим, сразу начинается. Там с Азербайджаном граница? Да. А много людей занималось здесь контрабандой? Да, там такие балки. Мы работали года 5 назад где-то, а сейчас всю тему закрыли. А что там подешевле в Азербайджане, чем в России? Там все подешевле. Здесь остановим. Хорошо. Спасибо вам большое. Очень приятно было познакомиться с вами. Как шансы? Можешь все отвернуть и показать дорогу, то увидишь, какие там шансы. Ale zajebiście. Udało nam się złapać naszą wymarzoną podwózkę. Bo w Dagestanie jednak ludzie bardzo szybko jeżdżą samochodami i to jest strasznie takie stresujące czasami. Wczoraj widzieliśmy nawet jeden wypadek śmiertelny. A dużymi furami z brzegami spokojnie może się delektować widokami. Widziałeś w ogóle te znaki drogowe w stylu Allah, prosi cię, żebyś zwolnił? Widziałam. Tego nie zdążyłem tego nagrać. Nagrałem. Widziałam, że prosi cię, żebyś zwolnił. Później widziałam z takim dzieciaczkiem, że tato, my na ciebie czekamy, nie jedź za szybko. Nareszcie zeszliśmy z tej głównej drogi i nie ma tych zapierdalających za szybko samochodów, tylko możemy sobie normalnie iść. No i ciekawa w ogóle okolica. No, specyficznie. Rozglądając się po miasteczku, próbujemy znaleźć drogę do opuszczonych wiosek. Z pomocą przychodzi nam pewna kobieta. No, wy nie znasz ludzi, kto tu pójdziecie tutaj. Pieszką? Pieszką, a na szwach tam jak będzie? Palatki. Z wami должны, że вот эти, как ее, гиды.
Лучше без гида, скучно будет с гидом. В этой долине 11 сел есть заброшенных, 11. А почему так случилось, что их настолько много? Раньше это вот жили люди. Ага. Ну, когда уже переселились вниз, удобства захотели. Уже люди овцы, скот не держат. Все. Это какое село было старое, где одна бабушка живет? Это далеко. А, да. Она уже не живет там. Вот сколько лет она всю свою жизнь там жила. Ну, сейчас она переехала. Но мы слышали, что некоторые люди остались в горах. Некоторые люди остались, да. Просто да? Здесь надо подняться в горы, да? Да. И это сколько километров будет? Ну, там много есть. Там, знаешь, сколько сел. Вот туда, я не знаю. А вы не боитесь от этих волков, вот от этих же? Волки. Волк не трогает людей. Да так не говори, слушай. Ну, там же пасут же вот это скот. Ну, они жаловались, как нападают как на этих скот. Волки? Да. А на скот, но не на людей? Ну, на людей, не знаю. У вас есть под оружие что-нибудь такое? Оружие? Юмор. Чувство юмора. Самое лучшее оружие. Подъявили decyzję. Идем до тих вёсок, наши тих руин. Как мыслишь, споткаме там каких-то ещё мешканцев? Не mam pojęcia, ale... W sumie z tego, co czytałam, to jest około 100 takich wiosek w całym Dagestanie, opuszczonych. I na przykład w jednej z nich, która nazywa się Gra, mieszkała jeszcze babuszka. Sama? Sama, tak, no. Więc kto wie, mamy ze sobą dwóch towarzyszy, dwa psiaki, rudego i białego, i są naszymi przewodnikami w tych górach. Pierwsze oznaki jakich budynków. Tutaj kiedyś stał jakiś dom, bardzo kruchy materiały. Jak się dotknie, to te psy cały czas za nami idą. Jak my piliśmy wodę, w ogóle nie były zainteresowane, pobiegły sobie dalej. Co? Ale znalazły swój strumień jakiś. Nie szli mnie. Więc nie chcą wody od nas? Nie szli mnie, młody. Tak, tak, przyjaciele, tak. Tak, przyjaciele na zawsze. Dobra, już starczy. Starczy tych czułości. No to idziemy dalej. Ciekawe, czy psy dołączą. Jak kondycja? Tak psy reagują na drona. O, przestraszył się. O, bo będą skakać. Spokój, spokój, to nasz. Mega patola. Dron spadł nam gdzieś w górach, ale nie wiemy gdzie. I rozdzieliliśmy się. Ja poszedłem szukać go tam, bo tam go widziałem. A Ola poszła go szukać po lokalizacji. I się totalnie zgubiliśmy w tym momencie. Nie widzę cię w ogóle! Możesz krzyknąć coś? Możesz coś krzyknąć? Ola wlazła gdzieś tam. Z psami, psy pobiegły za nią. Znalazłaś go? Ale ulga. Dobra. Ola wlazła i krzyczała zwycięstwa. Z tego co zrozumiałem, bo jest tak wysoko, że ledwo co słyszę. To znalazła chyba tego drona. Mam go! A działa? Działa! Skąd wiesz, że działa? Sprawdzałaś? Wiesz co się stało? No. Leżał na odwrót. Wyjebało go do tyłu na plecy. Czyli dron znaleziony, nie jest uszkodzony nic. No nie wygląda. Złożył się tylko, jest tutaj zielony. No. Obejrzymy sobie potem jak to wyglądało. O, i ma jeszcze kwiatka dla mnie. Jesteśmy tu! Ruiny tu, ruiny tam. To co wystaje trochę przed aparatem, to jest pokrowiec na obiektyw drugi, teleobiektyw. Musiałem to założyć, bo wiatr tak wieje, że nie wiem czy w ogóle będzie nas słychać. Ja pierdolę. Jak?
ale niskie. Tak, tak wygląda wewnątrz pierwsza chatka. Większość z tych domów została opuszczona bodajże w latach 50., a zbudowana dużo, dużo wcześniej. Sowieckie władze zachęcały ludzi, żeby się stąd wynosić. No, pewnie ciężko to było doprowadzić prąd i tak dalej, wodę. I potrzebowano ludzi w miastach. Chodźcie, psy. Tędy chyba nie przejdziemy już. Myśląc o Rosji, często myślimy o jakichś opuszczonych budynkach, ale bardziej w takim postsowieckim stylu. A to wygląda dosłownie jak jakaś antyczna osada, kilkusetletnia. Ale w tej wiosce podobno żyła jeszcze jakaś babcia. Jeszcze nie rok temu, jeszcze 5 lat temu żyła tutaj babcia, która miała się całkiem nieźle i schodziła raz w tygodniu do wsi, żeby zrobić sobie zakupy. Co on robi? No ty jesteś szalony. Czemu on na to wskoczył? Co ty robisz, Micu? Jesteś taki dziwny. Boję się czegoś może. Chodź, odnajdziemy domek tej babci, co tutaj żyła. Myślę, że będzie dach. Jest tylko jeden domek z dachem, tam. Jest jeszcze numer. Jest rok. 1935. Wchodzimy tutaj. Tak, widać tu normalnie naczynia, butelkę. Tutaj w tym domu najprawdopodobniej mieszkała ta babuszka. I się stąd wyprowadziła jakieś 5 lat temu. O kurde, jakieś dziury. Schody w ogóle tu są jeszcze. Niesamowite, można wejść na górę. Bardzo ostrożnie oczywiście. O kurde, drzwi jakieś. Dach, a raczej to co z dachu pozostało. Tu jest już dziura. Wszystko się posypało. Ale w Dagestanie jest jeszcze wiele wiosek, gdzie ludzie mieszkają w tego typu warunkach i zostali w takich wioskach pojedyncze osoby, oczywiście starsze. Jest w ogóle fundacja w Dagestanie, która zajmuje się pomocą takim osobom. My dzwoniliśmy do tej fundacji i pytaliśmy się człowieka, który odebrał telefon, czy byliby zainteresowani, żeby nam coś więcej opowiedzieć. Na samo pytanie, czy ktokolwiek z fundacji chciałby się spotkać, porozmawiać o tym, czym ona się zajmuje, było tylko nie, do swidania. Starsza pani, która jeszcze kilka lat temu samotnie mieszkała w wiosce, jest znana w okolicy. Udaje nam się porozmawiać o niej z pewnym taksówkarzem. A wy jej odstrzelili? Ona u nas w domu była. A pamiętacie, jaki jej był zawód? Piecie. Piecie? Piecie. No po paszportu ja nie znam. No się tak zwali. A знаете, почему она там решила остаться и не хотела переселиться в город? Наверное, нехватка. Какой город? Кому она нужна? Родственники умерли, она одна осталась. Niestety większość z tych wiosek jest skazana po prostu na wymarcie, ale jednak władze rosyjskie szukają potencjału, jak zagospodarować jeszcze te wioski. No i ten turystyczny jest najbardziej taki możliwy. Przykładem jest właśnie jedna wioska, Gamsul, do której na ten moment odbywają się wycieczki. Tak, ta wioska się nazywa w ogóle rosyjskim... Machu Picchu, tak, słyszałam o Machu tym. No. I ona wygląda jeszcze bardziej jakby tak majestatycznie. Mhm. Możesz tam zobaczyć, że niektóre te domy zostały po prostu zniszczone przez naturę. Do jakieś osuwiska, tam została tylko jedna ściana całego domu. I jest spadek. Republika Dagestanu poza górami ma też dostęp do Morza Kaspijskiego. I to właśnie na nie obieramy kierunek po odwiedzeniu opuszczonej wioski. W ostatnich latach na tutejszym wybrzeżu ma miejsce nietypowy proceder. Lokalny oligarcha skupuje z całego kraju sowieckie samoloty i sprzęt bojowy, osadzając je później na plaży. W przyszłości podobno ma tu coś powstać. Największe emocje wzbudza olbrzymi ekranoplan Luń, którego pokażemy później, jednak najpierw rozejrzyjmy się po okolicy. Widać, że rozbija się... A widzisz, co tam stoi obok tego? Butelki po browarach. Tutaj z tej strony. I samolot. Znaleźliśmy bardzo ciekawe, jakby takie osiedle nad Morzem Kaspijskim.
No jest to na pewno ciekawa miejscówka, bo dzieli się na kilka takich sektorów. Są budynki opuszczone całkowicie, które są rozwalone. Są budynki, które są w trakcie remontu i podobno mają się niedługo otwierać z klimą, ze wszystkim i tak dalej. Trzeci rodzaj budynków wygląda jak z lat jakichś 80-tych, 90-tych, w których są goście cały czas. Jakaś krata przy wejściu. Co to jest? To jest niesamowita sala. Obstawiam, że za czasów Związku Radzieckiego tu były jakieś potańcówki. Nie może być inaczej, bo wygląda to właśnie w takim stylu. Jak jakiś taki dom baletowy sprzed 40 lat. O kurde. Nie sprzedałem, co w tym bar jest. Kurz po prostu. Drzwiczki. Stara kasa. Sprzedam mozaiki na górze od płytki. I też tylko po części. Tutaj już ich na przykład nie ma. A, dobre jutro. Z nich można czaj kupić? Czaj można kupić? Można. A, proszę. Сейчас я чай дам вам. I nikogo больше здесь нету? Людей там много есть. Там еще 12 человек вчера заселились. Ну, бывает, которые с собой приносят еду. Блин, ну просто здесь большой зал. Большой зал только запустили. Тут даже еще, видите, работников нету. Я сейчас одна. Хотя я оттуда не должна вылазить, я вот сама обслуживаю все. Вот вам рисовая каша, масло, сметана, сыр, сосиски, там все, что есть. Всю жизнь, посмотрите, на 300 человек рассчитан этот зал. Рядом там маленькая кафе есть. То есть здесь был пионерский лагерь раньше? И пионерский лагерь был, и посмотри, сколько корпусов. Ага. Я тоже новая работница, особо много не могу что-то преподнести. Я еще, будучи ребенком, помню, что здесь... Где-то мой брат старший работал буфетчиком, так называлось, какое-то такое помещение. Помню, списывали, когда здесь мебель, все такое, людям раздавали, люди носили себе на даче, кто во двор, кто домой. Гуляка, там велика кухня, видишь, что? Угу. То так вигляда подтверждение, что мамы тутай есть снедание, чи там обеды. Спасибо, до свидания. A to jest ciekawe, nie? Tak Rosję nikt za bardzo nie kojarzy z egzotyką, a to jest już typowa egzotyka, granaty. Вы даже не знали, что здесь гостиница, потому что на Google Maps ее нету. А Google как? Google Maps. Google Maps. Потому что в интернете вы не существуете, вас да. нету. Сейчас мы над этим занимаемся. Да? Google Booking. Booking это такие предложения, чтобы забронировать там. Вау, ten napis tu. Kafeszka. Tak, nawet drzwi są, patrz. To kiedyś były drzwi. No i tyle pozostało z kafeszki. Jakiś samochód. Jeśli ja nie ośrubałeś, u was w garażu Josif Pisarynowicz Stalin, tak? No, interesne. Вот картины за Сталином не часто можно встретить в России. Это здесь школа ЮНАТО была, они нарисовали, как там пацан один подарил мне. То есть люди здесь относятся положительно к Сталину или так половину на половину? Ну, вы молодые, не поймете. И вот он поднял государство как за короткий срок, вот вещи, как вот до смерти, как с 45 до 53 года. У каждого человека работа была, и крыша была на голову. А сейчас что? W Dagestanie, poza licznymi ośrodkami dla turystów, można też znaleźć sanatoria. W jednym z nich czeka nas ciekawe spotkanie. Najlepsze w tym całym sanatorium jest to, że tutaj jakby miesza się klimat sowiecki z takim muzułmańskim, bo wszyscy cały czas wspominają czasy Związku Radzieckiego, jak wszędzie w Rosji, ale z drugiej strony jest tu bardzo religijnie. O tym świadczy chociażby to. Tu są drzwi wejściowe. A tu co? Recepcja? Nie. Pokój do modlitwy. Można tu wejść. Jest dywanik. I to jest jakby główne pomieszczenie. Nie, to ma zdjęły. Koleś, ja też nie, proszę, ma nie co na mnie. A, to jest czas remia namazu dla was? Da. A, to jest... A, bo to miał, jak na...
как можно внутреннюю энергию генерировать? Все это сам покажу, хорошо? Хорошо. В России здесь тоже делают намаз 5 раз в день, да? Вы знаете, это просто зависит, ты мусульманин или мусульманка. И не имеет значения, ты какой профессии. Я родом оттуда, я там родилась. Уехала учиться в Петербург. И вот я всю жизнь прожила в Петербурге, но я молюсь уже лет 7. 7 лет, как я молюсь. Вы православная или нет, мусульманка. А, мусульманка, хорошо. Мусульманка, да. Я просто светленькая, у меня турецкие корни. Ага, ага. Вот, поэтому я молюсь, это такой зов мой внутренний. Приятно. Вот, и вы... Сколько прекрасного в этом намазе. Вы сделали намаз сейчас, да? Я сделала намаз. В этом намазе сколько прекрасного. Представьте себе, Всевышний нам же дал здоровье, правильно? Да. Семья, тот и другой. Я о себе говорю, что как я благодарен Всевышнему. Мне почти около 60 лет. Такие вещи могу сделать молодым, чтобы вас не снилось. Никогда не чтобы не снилось. Покажите, что... Я сам могу придумать такие вещи, которые люди вообще не имеют даже представления. Нет. Встань, пожалуйста. Подожди. Подожди. Поставь руку вот так. Теперь вот так. Чувствуешь? Руками просто никогда не сделаешь так. Наоборот, делай. Назад. Ага. Назад. Как будто я плавал. Теперь вот делаешь сгиб. Хорошо. Не резко не делай, потому что травму не получишь. Вот так? Да, да, да. Вниз отпускают, отпускают, отпускают. А потом вот так. Ну, когда вы делаете намаз, вы спокойно сидите просто. Спокойно. Никаких движений нет. Ну там есть движения, они не... Там есть такие движения, которые очень полезны для здоровья. Это тоже покажи. Намаз – это для здоровья. Это не для Бога и не для Аллаха, а для нас. Это здоровье, это дыхательная гимнастика, это расслабление, это массаж пальцев. Когда с намаза, знаешь, вот так я поклон делаю Всевышнему, да? Да, да. Потому что он создатель. Руки должны быть вот так спокойно дойти до сюда. Чувствуете, да? Да, да, да. Вот какая она возбуждена. Чувствуете? И когда я делаю намаз или что-то в этом духе, то есть это эти мышцы работают? Да. О, со стороны сердца. Веселый вечер у нас. Надо больше поклоняться тогда. Надо принимать ислам тогда. Смотри. Там есть поминание Господа, там делается гимнастика, или нужно делать вот так, массажи. Массаж. Или вот так, получается, большой палец работает. Когда работает большой палец, стимулируется работа мозга. Это все гимнастика, это все для здоровья. То есть наше поклонение нужно не Аллаху, а нам самим. Я не знал, что намаз вот это гимнастика. Вот вообще не знал гимнастика об этом. Это. Любая молитва, которую мы произносим. Мы ставим, знаете, когда мы ставим руки на грудь, то все религии возникли в жарких странах. Дело в том, что когда человек наклоняется головой вниз, он усиливает кровоснабжение мозга. Мы когда наклоняемся, мы приливаем кровь в голове. Поэтому говорят, что те, кто совершает намаз, это профилактика болезни Альцгеймера. Потому что кровь приливает в голове. 5 раз в день ты наклоняешься. У тебя голова находится ниже, чем таз. И как вы это выучили? Я гоняю внутреннюю энергию своим пальцем. То есть это знаешь, что получается? Это из-за намаза или из-за тренировок? Нет, это тренировки. Намаз – это тоже сила, духовная сила же. Спотканный przez нас пан z sanatorium jest dobrym sprzedawcą. Jego nietypowe teorie zachęcają nas do zapisania się na wszystkie możliwe zabiegi. Tutaj jest przymierzalnia, gdzie teraz jesteśmy. Trzeba uważać, bo tam się skrapla, więc możecie polecieć na aparat. A tu jest jama, do której się wchodzi i robi się życie. Po prostu jest sauna. Trochę jest grzyb na górze. Ale w sumie tu nie ma, więc jest okej. Te piękne zdobienia, gęsi na ścianie. Widać, że to ma swoje lata. Wszystko zielone. I to jak się nazywa, którą dostaliśmy? Ta pani się nazywa Generalska Pani. Generalska. Ale cóż, to jecha? No. To jest podobno zajebiście gorące. Dobrze, chuj. I co, dobrze już? Prawie. Ciężko się oddycha, jak jest tak się dłużej, faktycznie jest jak sauna. Zobacz, co się dzieje z aparatem, jak klikam ostrość. Wiem, chyba jak trzeba tak miga. Nie, dobra, wynoszę ten aparat, bo się zepsuje. Biedny, takuj. I w sowieckich ramionach też dzielę masaży. Tak. I сложно to wyuczyć, tak? No, to czuję. Ja, na przykład, każdy, gdzie jej bólne, gdzie jej ciężko, ja to czuję palcem. Ну, с этой стороны, с другой стороны не делаем, да? Нет, делаем тоже, с другой стороны тоже. Откуда вы? С
Minut 20 mąż? Babuszka jakaś przyszła. Obsmarowała mnie błotem i zamknęła, zawinęła folię jak na leśnika. To nazywa masaż. A to, co wydzielanie, to nazywa się pogłaźnianie. Po solidnej dawce odpoczynku jesteśmy gotowi na spotkanie z bohaterem tego odcinka, ekranoplanem Luniem. Niesamowite jest to, jakie te rosyjskie plaże są puste, piękne i jednocześnie obrzydliwe, bo jest tu sporo śmieci, opuszczonych budynków. A najciekawsze jest to, co jest przed nami, czyli ekranoplan Luń, dokładnie w tamtą stronę. Powiedziałbyś, że jest romantycznie, czy nie? Jest mega romantycznie. Będę jak taka bańka, która idzie na dno. Ładna, się ogromna. Здесь будет парк Патриот. Вот сюда. На пляже прямо или там дальше? Ну, чуть-чуть, мне кажется, может, его будут вот где-то в том районе, да. А, то есть его будут еще дальше вытаскивать? Да, да, да. Сколько я знаю, так, да. Он почти год, наверное, вот в прошлом году, в августе, в июле, он был уже здесь. И вот за все это время, в течение года, до этого его еле до сюда вытащили. То есть это занимало год, чтобы его вытаскивать из моря, да? Почти его вытаскивали, да. Знаете, по-моему, это лучше, что он здесь прямо на пляже. Если он там будет в парке, это будет уже по-другому. Может, его и оставят, может, вот это сделают, да, вот так вот. Но я знаю, что вот та территория для парка, вот прямо вот поднимаешься, там даже вот старые самолеты какие-то, да, эти. Да, а может, его оставят, может, его очень, я просто не представляю, как его будут туда таскать, если его столько времени они оттуда вытягивали. O, tu jest zupełnie inna struktura, jak tego dotykam, nie ma już takiego pogłosu. Ty mówiłaś, że coś przy transporcie było, jakieś uszkodzenia tego. A tam ptaki w ogóle żyją. Słyszałam, jak gruchały gołębie. Tak, no. Na takim czymś to tu stoi. Jedna ta kabela. Tam kawałek drali, drugie, jakieś liny. Cały ten ekranoplan ma zostać przesunięty tam, bo tam właśnie ma być park patriotów tak zwany. To jest ekranoplan, czyli jakby taki samolot, który unosił się nad wodą. Latał z prędkością 500 km na godzinę maksymalnie. W latach 80. Tak, pod koniec. To jest cud techniki końca Związku Radzieckiego. Jakby unosił się nad wodą, więc nie był wykrywalny dla radarów, ale poruszał się na tyle szybko, że jakby torpedy z łodzi podwodnych nie były w stanie go zniszczyć. Amerykanie podobno się tego bardzo obawiali. No ale jakoś super się nie przysłużył, bo powstał pod koniec w sumie Związku Radzieckiego. W latach 90. chcieli z niego zrobić taki cywilny samolot do ratowania ludzi w przypadku sztormów, bo on też może się utrzymywać na powierzchni wody, nawet jak są duże fale. Znaczy trochę nad powierzchnią wody. No ale nic z tego nie wyszło ze względu na problemy finansowe. A przez to, że jest takiej wielkiej postury, jak widać za mną, nazywany jest po prostu potworem Morza Kaspijskiego. A bardziej ci podoba nazwa Luń, czy... Potwór kaspijski. Luń. Mi też Luń się podoba bardziej. Takie bardziej podejście do niego po ludzku, nie? Mm-hmm. Takie nazwanie jak do jakiegoś pieska albo coś, nie? To jest nasza stylowa, nasza miejscówka. Rozbiliśmy namiot w krzakach. Niedaleko morza. Daleko morza. Słychać jeszcze, jak ludzie się tam szwędają. Ale myślę, że będzie mimo wszystko spokojna noc. Mamy nadzieję. Plan na jutro jest taki, że wstajemy o 4:30. Bo o 4:37 jest wschód słońca. Otwieramy namiot i patrzymy, jak jest piękny. A tymczasem dobranoc. Dobranoc. Myślę, że robaku czyś na pobudkę. Na naszej plaży. Słychać, jak szumią fale w oddali. Ale przynajmniej możemy się wykąpać, bo niedaleko nie może. O kurde. Widok no mega. Kurde, warto jest wstawać o 4:30. Dla tego słońca. Patrz. No to pakujemy się do wody. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To będzie najgorszy moment tego poranka. Już czuję po prostu piach, jest tak zimny, a jak sobie wyobrażę, że jeszcze wejdziemy do wody, to aż mi się chce siku.